temu Selisa źle się zachowała w stosunku do Alvara. Boże, czy ty nie rozumiesz? Skąd on miał wiedzieć, że to jego siostra? Boże, nie rozumiecie. Pani, ja chciałem... No wie pani... No na razie nie wiem, co pan chciał. No co pan chciał? Co pan chciał? Aha. Aha, blondyneczkę pan szuka. No właśnie, no właśnie. To tak od razu. A pan może być? Nie, nie, to jest za grupa. Pięknie podkreśla jej dzień. Pokaż pan. No. Ma pan guścik, ma pan. Ona jest piękna. Najładniejsza z naszych wszystkich. Tych naszych pięknych dziewczyn, czyli dziewek, wie pan? Najpiękniejsza. Ale tylko jest jedna sprawa, że ona ma protezę. Co ma? No jak co ma? Plastikową nogę. Nie. A może macie coś na miejscu? A mamy. Genoveva! Ja! Może to ja? Tylko ja. I na pewno tylko i tylko wyłącznie ja. Jestem spełnieniem tych marzeń i snów. Chyba koszmaru. Jeszcze jeden. I to musi pan.
dalej robisz? Ty wredna żono. Ja? Ja tu pracuję. Ale Krysiu, jak mogłaś mi to zrobić? Dlaczego mi nie powiedziałaś? Ja to robię charytatywnie, kochani. To dla mnie czysta przyjemność. I co ja teraz powiem kolegom i znajomym, jak się dowiedzą, gdzie ty pracujesz?